Ponieważ w związku z panującą pandemią, spędzam ostatnio dużo czasu w garażu, postanowiłem sobie trochę ogarnąć stanowisko Zwiftowe. Dzisiaj, co prawda, byłem na gravelu, na szybkiej przejażdżce. Szybko przemknąłem przez lasy, mam nadzieję, że niczego nie złapałem. Nie było ludzi, co prawda, ale kto wie. Dorzuciłem sobie głośniczki, takie do słuchania metalu, które gdzieś tam miałem, gdzieś tam schowane. Ogarnąłem sobie okienko, przyczepiłem numerki startowe. Tak, człowiek się nudzi. Teraz rozgrzebuję stare pedały do tego roweru, do Retro MTB. Cóż, jak człowiek długo siedzi sam, to i nad starym pedałem się zlituje. Bez skojarzeń, bez skojarzeń. Pokażę wam, co tutaj wygrzebałem. Dobra, to jedziemy z tymi pedałami. Jednego pedała już rozebrałem i wygląda to tak. Tutaj mamy oś, mamy kuleczki, tutaj mamy bieżnię w środku. I nie, tutaj jedna bieżnia jest wyjęta, ta, która była tutaj. Druga została, nie wiem, czy uda mi się ją wybić, ale będę musiał to wszystko wyczyścić. Ogólnie, jak rozebrać starego pedała? Bierzemy się do tego w ten sposób, że zwykle tutaj mamy jakiś kapsel albo coś takiego. Podważamy kapselek śrubokrętem. Tutaj mamy nakrętkę. Kluczyk. Kluczyk z tej strony. Jakoś tak, żeby się udał złapać. Poszło. Nakrętka została. Tutaj mamy teraz podkładkę, która powinna wypaść, ale nie wypada. Tu mamy podkładkę, a pod podkładką znajduje się to, czyli taka nakrętka, ale jakby już z miejscem na kulki. Więc nie ma za bardzo takiego klucza, żeby tam podejść. Chociaż może. Może ten by pasował, ale poradzę sobie bez tego. Wystarczy tutaj podłożyć śrubokręt albo wybijak w tym przypadku moim. I wykręcamy oś. W ten sposób. Ok. Mamy oś, mamy brud, dużo brudu, dużo brudu. O, wypadły kulki. Tutaj mamy tą bieżnię, którą wyciągamy. Cyk. Czysto, tutaj są kulki. Ok, tą bieżnię też się da wyjąć. Wyciągamy całość i tu mamy sam plastik. I wrzucę wszystko do kąpieli. Dobra. Czas to umyć, bo jest to niesamowicie brudne wszystko. Pędzelek, benzynka i lecimy. Ok. Kolejna rzecz to będzie to. Tylko trzeba teraz policzyć kulki i podzielić na pół. Dobra. Wszystko wyczyszczone. Miseczki, czy tam bieżnie dla kulek są już na miejscu. Nie trzymają się jakoś super mocno, ale później całość zepnie się na osi. Tutaj mamy 26 kulek.
No, załadowanie smaru tutaj to jest wyzwanie. Ale ta smarownica jest fajna, bo produkuje taki cieniutki strumień smaru pod dosyć wysokim ciśnieniem, więc można go wstrzelić. Wstrzelić. I drugi rząd kuleczek. Dobra, trzeba dokręcić to tak, żeby nie było za mocno, ale też żeby nie było za lekko, więc nie wiadomo jak. Tu jest taka uszczelka jeszcze. Taka jak w XTR-ach, tylko w wersji XL. Podkładka. Dobra, nakrętka jest. Trzeba ją tylko dokręcić. Kapselek założony. Nie chodzi to jakoś super gładko. Czuć takie coś na bieżni, coś generalnie na bieżni. No to są pedały z lat 90., więc lepiej nie będzie. Jest ok. Kręcą się i nie mają luzów, więc będzie trzeba z tym żyć. I cóż, i tyle. Pedał odratowany. Biorę się za drugi. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.